minioną sobotę miała miejsce kolejna edycja spotkań z grami planszowymi zorganizowana przez Stowarzyszenie Official Gaming. Tym razem wydarzenie, które odbyło się w Mediatece, skupiło się na fascynującym świecie gier planszowych dla najmłodszych. Mogliśmy zobaczyć klasyczne tytuły, rozwijające logiczne myślenie, po nowatorskie propozycje, angażujące wyobraźnię. Dzisiaj szczególnie tytuły dla dzieci, gry wielkoformatowe, jak widać, dzieciom bardzo się podobają. Jest to dużo klasycznych tytułów, po prostu powiększonych, dzięki czemu dla dzieci stają się dużo atrakcyjniejsze. Tak? Nie mamy małej planszy na stole, ale mamy planszę, którą dzieci mogą obejść z każdej strony, przebiec, mamy większe kości, większe pionki. Dzieci czują, każda z tych gier dodatkowo ma swój aspekt edukacyjny, czy to pobudza właśnie sensoryczne umiejętności, czy wprowadza jakiś aspekt wiedzy, tak jak zakupy. Dzieci uczą się, poznają jakąś tam wartość, bo każdy produkt jest warty jakąś tam inną wartość monet, dzięki czemu możemy wygrać, troszkę kalkulują. Są gry, w których dzieci rywalizują, ale też współpracują razem, także uczą się współpracy. Każdy może znaleźć coś dla siebie, czy chce przeżyć przygodę. Mamy dużo gier przygodowych, czy bardziej ma podejście strategiczne, może łamigłówka, a może po prostu przyjdzie jakaś zgrana ekipa, która razem będzie chciała stanąć do jakiegoś zadania. Na wszystko dzięki Mediatece jesteśmy przygotowani. Warto zaznaczyć, że w sobotę rodzice wraz z dziećmi mieli okazję do wspólnego spędzenia czasu, rozwijając jednocześnie kreatywne myślenie i umiejętności społeczne najmłodszych uczestników. Organizatorzy zaznaczyli po raz kolejny, że planszówki przeżywają renesans. Może właśnie dzięki Mediatece i temu, że powstało nasze stowarzyszenie, teraz jest to zrobione z większym przytupem, bo próbujemy to mimo wszystko złapać te osoby, które nie dawały sobie rady, żeby zagrać samemu. Nie oszukujmy się, to nie są gry, które zagramy samemu, a jeżeli jesteśmy ich wielkim fanem, a nie mamy wokół siebie nikogo, no to niestety ta pasja w końcu umrze. One zawsze były, ale teraz dzięki naszym działaniom Mediateki, wydaje mi się, nasila się to. Coraz więcej powstaje firm, wydawnictw, które też właśnie w dobie social mediów nasilają to, docierają do większej grona odbiorców, także może będzie ten drugi renesans. Tuż przed feriami stowarzyszenie zaprezentuje swoją szczegółową feryjną ofertę, o której wspomnimy w naszych programach informacyjnych.